to, co ja chcę robić, nie jest w sumie niczym takim dziwnym, nie wiem, jakimś heroicznym. Każdy z nas szuka tak naprawdę swojego miejsca. Mam 25 lat, zakończyłam studia, nie mam żadnej pracy takiej dorywczej. Zawsze marzyłam o tym i chciałam mieć rodzinę, mieć dzieci, na pewno spełniać się jako matka. Ale nie zakochałam się nigdy, nie mam chłopaka. Jak się dowiadujesz, że jest ktoś, kto cię kocha i ty nic nie musisz robić, żeby zasługiwać na jego miłość. Nie musisz się poprawiać, nie musisz po prostu kochać taką, jaką jesteś, z każdą wadą, z każdym błędem. No to co robisz? No idziesz z tą osobą gdziekolwiek. To mi daje siłę, no, że myślę sobie, że cokolwiek będzie, nawet jeśli będzie strasznie ciężko, no to nie będę w tym sama. Zaczęłam jakby dopuszczać myśl, że to może być zakon. Myślałam o takim klasztorze zamkniętym, kontemplacyjnym. Boże cieśle, to i początek, Boże wszechmocny. Przez Twego Syna objawiłeś, Panie, że jesteś Ojcem dla każdego z ludzi, więc tym imieniem nazywamy Ciebie, Ojcze Najlepszy. Gdzieś to życie jeszcze takie tutaj, ten świat mnie tak pociesza trochę. Ja lubię się napić winka dobrego, bo ja lubię sobie zapalić papieroska. Czuję, że mnie to do tego ciągnie, ale to mi nie daje szczęścia. Daje jakąś taką chwilową, takie poczucie jakiegoś, nie wiem, zadowolenia. To jest taki moment, żegnasz się z tymi wszystkimi bliskimi, w jakiś sposób widzisz ich po raz ostatni. Jeśli to będzie to, no to będę w tym szczęśliwa. Trochę się boję, bo nie wiem, co mnie czeka, ale raczej mam taki pokój, się cieszę.